Ja jestem kapelusznik. Omówienie rozdziału z trochę z opóźnieniem. Musiałem się nauczyć na pewien egzamin, ale palichow. To dobra. Rozdział zaczynam od tego, że rząd, jak wiemy z poprzedniego rozdziału, dowiedział się o tym, że Kuma jest u Vegapunka na wyspie i Kizaru w związku z tym złożył ze swoim oddziałem wizytę na wyspie. Co ciekawe, Drake był jednym z tych podwładnych. Tym bardziej sytuacja z Shabondi sprzed 2 lat wydaje się jeszcze bardziej absurdalna. No i mamy rozmowę Vegapunk, Kizaru, Saturn oraz Kuma. Saturn jest zły na doktora, że zamierza użyć do swojego programu pacyfistów pirata. W końcu Kuma ma nagrodę prawie 300 milionów berry. Byłby to cios w wizerunek rządu, lecz Saturn zgodzi się na to pod 3 warunkami. Konkluzją tej rozmowy jest to, że Kuma ma zostać po pierwsze władcą mórz, bo Ace odmówił i mają wakat na stanowisku. Po drugie, Kuma zostanie ludzką bronią marynarki, czyli mówiąc prościej, podda się modyfikacjom technicznym i zostanie cyborgiem. I po trzecie, Kuma zrezygnuje z własnej woli, ponieważ rząd wie, iż pracował dla rewolucjonistów, więc boją się, że no Kuma ich zdradzi i przekaże jakieś wrażliwe dane Dragonowi. Czyli znowu mówiąc prościej, Kuma zostanie ich narzędziem. Vegapunka to bardzo oburza, ale Saturn sprowadza go do szeregu i mówi, że nie ma nic do gadania, więc jeśli Kuma spełni te 3 warunki, to uratuje córkę. Kuma to akceptuje, bo życie Bonnie jest dla niego najważniejsze. Wszyscy są oczywiście w szoku, podliczają, że wyleczenie Bonnie zajmie jakieś 6 miesięcy, a rok zajmie im, to znaczy rok zajmie to, że Bonnie będzie mogła swobodnie wychodzić na światło słoneczne, a modyfikacja Kumy w maszynę potrwa 2 lata. Następnie Saturn pyta w zasadzie Kumę, czy po tym jak Bonnie zostanie wyleczona, to czy Kuma ich na pewno nie zdradzi. Kuma mówi, że nie. I dalej okazuje się w toku rozmowy, że Bonnie po tym jak zostanie uzdrowiona, to Kuma ma ją odstawić do Królestwa Sorbet i bezpośredni kontakt między nimi ma zostać zerwany. Jeśli Kuma złamie umowę, to Bonnie spędzi resztę życia jako niewolnik. Kuma na wszystko się godzi, aczkolwiek ma jeden warunek, żeby Bonnie o niczym się nie dowiedziała i nie może dowiedzieć się prawdy o tym dealu. Ma żyć w świętym spokoju w kościele na Królestwie Sorbet, na co Saturn się zgadza. No i pierwsze 5 roku, czyli proces leczenia, Kuma i Bonnie spędzili na Egghead. Przez ten czas bardzo się zżyli mocno z Kizaru, Sentomaru i Vegapunkiem, imprezowali, bawili się, tańczyli tanicniki itd. i tak dalej. W międzyczasie Vegapunk też wpadł na pomysł, by podzielić swoją osobowość i na inne pomysły, zaczął je wypisywać i tak dalej. Po wyleczeniu Bonnie trafia na Królestwo Sorbet, tam spotyka się z dawnymi mieszkańcami i teraz ma przejść rok rehabilitacji. Kuma jej mówi, że po wszystkim poczuje się lepiej. Kuma też jej mówi, że nie może zostać, bo nadal jest piratem i nie zobaczą się przez jakiś tam czas co najmniej. Co jest oczywiście kłamstwem. No i będą sobie wysyłali listy, na co Bonnie jest smutna, bo chciała podróżować z tatą. No i debiutuje postać Alfa, człowiek Saifa Paul, która jest bardzo podobna do Kalify. No i jest ona doktorem, który będzie miał oko na Bonnie. Mówi też Kumie, żeby nie zapominał o umowie i że życie Bonnie jest na szali. I generalnie ma tutaj nie wracać. No i potem świat dowiaduje się o tym, że Kuma został Warlordem. Są reakcje wielu postaci, głównie byłych Shichibukai jak Doflamingo. Nawet Alvita się przewinęła i mówi tutaj ciekawą rzecz, że Kuma jest wielki jak Białobrody. No i co? Rozdział kończymy tym, że Kuma wysłał list do Bonnie, w którym jest mowa o tym, że poszukuje dla nich fajnego miejsca na wyprawę. Co bardzo ciekawe, dopływa on powoli na wyspę Luffy'ego, zanim on jeszcze w ogóle wypłynął. Niestety nie znamy, w jakim celu przybył. A ciekawostką na koniec jest to, że Jolly Roger Kumy to rysunek od Bonnie, jaki dostał w tym rozdziale. Bardzo uroczy detal. Rozdział tłumaczący wiele, taka ściana tekstu ogromna, starałem się to skrócić jak tylko można było, bo chyba bym zwariował, jeżeli miałbym mówić cały czas, co dana postać powiedziała i tak dalej. Sporo tu pominąłem, mam nadzieję, że to wybaczy.
życie, ale naprawdę chyba bym zaświrował, jeżeli miałbym tutaj wszystko panel po panelu tłumaczyć. No i co? Ocena 4 na 10. Nie dlatego, że to słaby rozdział, czy przejściowy rozdział. Po prostu taka ściana tekstu do odhaczenia, bo Oda musiał faktycznie wiele rzeczy wytłumaczyć. Przemyśleniach. Pierwszy temat to, czy Luffy nie zmienia się w Mesjasza? Takie przemyślenie mnie naszło. Ponieważ Kuma płynie odwiedzić Luffy'ego, który nawet się przewinął na koniec rozdziału. I mam pewne podejrzenie, czy czasem mu Kuma nie wymazał wspomnień z ich pierwszego spotkania. Czy Kuma może nie zdawał sobie sprawy, że syn Dragona to może być potencjalny Sangot, czy coś takiego. W końcu wiedział, kim jest Luffy. Wiemy to z końcówki Thriller Bark. Nawet Iwankow nie wiedział, że Dragon ma syna. A Kuma to wiedział. Zresztą Luffy już ma mityczny Zoan Nikki, Sangoda. A Kuma jest bardzo powiązany z koncepcją właśnie Sangoda Nikki. Więc mnie zastanawia, czy Oda czasem tutaj nie robi z Luffy'ego drugiego Mesjasza, co mnie bardzo niepokoi. Nie chciałbym tego. Już to przerabiałem w Naruto i podziękuję za taki motyw. Mam nadzieję, że Luffy do końca pozostanie prostym chłopakiem mimo potężnego pochodzenia. Patrz, Dragon i Garb. Ale mam nadzieję, że naprawdę Luffy pozostanie prostym chłopakiem z wioski Fosha. Czy jakoś tak im było. Drugi temat to Alfa. Bardzo przypomina Kalifę, jak wspomniałem. Moim zdaniem to jest albo Kalifa pod przykrywką, albo jej matka, czy ktoś taki. Dajcie znać, co myślicie. Albo jest w Swordach, tylko udaje wiernego rządowi. Trzeci temat to Drake. Z pewnością jego wątek będzie kontynuowany. Tylko mnie zastanawia, czy Kizaru wie o tym, że on jest kapitanem Swordów, skoro Drake dla niego służy. No bo tutaj też Kizaru tańczył taniec Nikki. Coraz więcej też Oda wskazuje, że Kizaru faktycznie może w końcu zdradzić rząd, że przeprowadził niego przemianę od służbisty do faktycznie osoby, która w końcu dopuści te wszystkie emocje do siebie i na przykład pogodzi się z Drake'em po latach, bo też tak mogło być, że Drake zauważył, że rząd nie do końca jest fajny i odszedł do Swordów, dlatego już Kizaru nie służy i podjął tajną misję tam dołączenia do Kaido, jakiegoś tam celu, nie wiem, ale wszystko sprowadza się na to, że autentycznie panowie wiedzieli o tym, że Drake nadal należy do marynarki w czasie trwania arku Shabondi. Kolejny temat, czy Saturn czasem nie otruł Ginny i Bonnie? Wychodzi na to, jakby to była wielka intryga. Saturn dosyć łatwo się dowiedział o sytuacji Kumy na Egghead i bardzo szybko zainterweniował. Moim zdaniem wręcz narzuca się to, żeby to poszło w takim kierunku. No ale nic, zobaczymy, dajcie znać, co o tym sądzicie. No i ostatni temat, jaki mam do poruszenia, to czy Saturn czasem tutaj nie padnie? Czy to nie jest ta konkluzja wielkiego incydentu, o jakim Oda ciągle wspomina za pomocą narratora serii? Saturn faktycznie jest bardzo obecny tutaj w retrosach Kumy, jak i na Egghead bardzo aktywnie działa. Stał się praktycznie wrogiem każdego w tym arku, więc albo Kuma tutaj wszystkich uratuje kosztem siebie, albo faktycznie Luffy doprowadzi do tego, że Gorosei zostanie pokonany. Ale w jaki sposób zabity, nie wiem. Bo Saturn to nie jest postać, która by odpuściła po tym, jak zostanie pokonana, jak Krokodaj. Tutaj faktycznie trzeba go pozbawić życia. Ma on za sobą całą machinę Światowego Rządu, którą może wykorzystać przeciwko Luffy'emu, Bonnie, spółce i tak dalej. Także mam nadzieję, że tutaj nie będzie coś w stylu Naruto, że nagle źli będą przychodzili na dobrą stronę, tylko faktycznie Saturn, Gorosei, Imu i rząd odpowiadają za całe Złotego Świata i trzeba ich w końcu wyeliminować, trzeba jasno to powiedzieć. No te wszystkie zbrodnie, których dokonali, sprawiedliwy sąd chyba dla nich nawet nie istnieje. Chociaż nie chcę być tutaj sędzią i katem jednocześnie, ale to są antagoniści typu Kaido. Oni raczej będą szukali zemsty po pokonaniu, a nie sobie odpuszczą. Albo marynarka ich zabierze do Impel Down i tyle z nich było. No nie, tutaj niestety albo Oda to rozwiąże w taki sposób, że Saturn przypadkiem zginie, albo tak pośrednio się Luffy przyczyni do jego śmierci, jak w przypadku Kaido, który wpadł do lawy, który najprawdopodobniej nie żyje, chociaż może wrócić. Oda zostawił sobie taką możliwość, albo nie wiem. Dajcie znać, co sądzicie i na razie.